Pan minister Krzysztof Ardanowski z nami. Panie ministrze, rolników interesuje sprawa suszy. Jak daleko zaawansowane są w tej chwili wypłaty strat suszowych? Ja mam raporty na koniec każdego dnia. Na wczorajszy dzień było wypłaconych około 200 milionów złotych. Tempo wyraźnie wzrosło. Również po jednoznacznym wyjaśnieniu, jaki dzień uznajemy za dzień wystąpienia klęski. Nie to była bardzo cenna uwaga, bo do tego momentu, dopóki pan minister tego nie wyjaśnił, to było bardzo dużo zamieszania w terenie. Jeszcze trzeba do banków tę informację skutecznie dostarczyć. Natomiast to jest ten dzień, kiedy komisja szacowała i na ten dzień rolnicy powinni mieć ubezpieczenie, żeby otrzymać pełną wypłatę. Jeżeli na ten dzień nie mają, to dostają połowę. Nie jakiś mityczny termin pierwszych komunikatów dekadowych z Jungu. Więc około 200 milionów w tej chwili jest, tak jak mi agencja przekazuje, około 30 milionów dziennie przelewów, czyli to tempo już jest dobre. Jest złożone około 160 tysięcy wniosków, no więc jeszcze trochę czasu jest. Ten termin wydłużyłem do końca października, natomiast jeżeli by jeszcze były jakieś grupy rolników, które nie z własnej winy, na przykład, nie wiem, jeszcze są pewne zapchanie jest w urzędach wojewódzkich z obrabianiem wniosków, jeszcze jest parę gmin, które nie złożyły, nie przekazały tych dokumentów do wojewodów, to wtedy ten termin jeszcze będzie odpowiednio skorygowany, tam o tydzień czy dwa. To więc tu się proszę nie obawiać. Każdy rolnik, który miał oszacowane straty i mu przekraczają 30%, będzie miał możliwość otrzymania tej pomocy. Środki w całości są już na kontach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, bo ja wiem, ci, którzy chcą jakby kwestionować ten mechanizm, którzy z powodów politycznych jakby również atakują rząd czy mnie osobiście, mówili, to są jakieś mityczne pieniądze, oni ich nie dadzą, nigdy w historii takich pieniędzy nie było, 1,5 miliarda, skąd wezmą, przecież realizują programy społeczne, no więc to zostało wszystko już przeprowadzone, to nie jest na jakiś... I środki czekają faktycznie na decyzję, już będą systematycznie wypłacane. Już tylko i wyłącznie od sprawności agencji zależy, kiedy to na konta rolników wpłynie. Zresztą tu spotykałem się z rolnikami na zachodnim Pomorzu wczoraj. Mówią, proszę pana, my już mamy na kontach, od złożenia około 3 tygodni minęło, no to był ten początek, ruszanie z miejsca. Zapowiedział pan minister, że agencje będą się wspierały wzajemnie, że KOWR pomoże ARiMR-owi. Czy już to nastąpiło? Tak, bo jest w paru województwach spiętrzenie, gdzie jest duża ilość rolników. To jest mazowieckie, to jest wielkopolskie, jeszcze tam parę województw. I więc doszło do podpisania porozumienia między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia, że niektóre zadania agencji pomoże realizować właśnie KOWR, między innymi dopłaty do materiału siewnego. To było przecież robione w tej części Agencji Rynku Rolnego, tej, która jest w tej chwili w KOWR-ze, więc będą sobie wzajemnie pomagać. No taka zresztą powinna być rola administracji. To nie są oddzielne państwa, oddzielne jakieś tam instytucje, a Agencja Restrukturyzacji jest w tej chwili no, w ciężkim, że tak powiem, położeniu, bo tak. Tym bardziej, że właśnie za niedługo mają ruszyć wypłaty zaliczek. No właśnie, pomoc suszowa to idzie, ale to trzeba naliczyć, trzeba wydać decyzję. Każdy grosz publiczny musi być sprawdzony. To nie jest tak, że można wydać pieniądze publiczne bez pewności, że rzeczywiście wszystkie procedury zostały spełnione, ale od wtorku, od 16 października rusza operacja, mówiąc wprost, o wiele bardziej skomplikowana i większa niż pomoc suszowa, bo zaliczki dopłat bezpośrednich to jest około 11 miliardów w ciągu 6 tygodni. Od połowy października do końca listopada trafi na konta rolników właśnie około 11 miliardów. Czy te wypłaty będą systematycznie we wszystkich regionach? Zaczynamy też w pierwszej kolejności tam, gdzie była najbardziej dotkliwa susza. To reszta Polski musi to zrozumieć. To jest głód pieniądza, tu są niezapłacone koszty, środki do produkcji, to środki na życie, a nie ma co sprzedać. I równomiernie do wszystkich gospodarstw, a niekoniecznie tak, jak to kiedyś bywało, że ci najwięksi dostają najpóźniej. Nie, jest zapewnienie agencji, że będą przekazywali dziennie około 70 tysięcy przelewów. To już jest duża ilość. Chodzi o to, żeby te pieniądze jak najszybciej trafiły. Ja się zresztą bardzo śpieszę i z tą pomocą suszową, nie czekając, aż wpłyną wszystkie wnioski z całej Polski, a tak kiedyś było, że zbieraliśmy wszystkie,
W 2015 tak było. Potem ustalaliśmy, czy pieniędzy starczy, czy nie starczy. W 2015 roku było 450 milionów. Nie starczyło. Był współczynnik redukcji 0,81. Nie było 400 zł do hektara, tylko 320. Nie, teraz jest w czasie rzeczywistym. Składają rolnicy wnioski, parę dni, obrobiony przelew, wypłata. Miejmy nadzieję, że w terenie te wszystkie oddziały każdej z agencji się po prostu będą w stanie szybko wyrobić. Pojawiła się w ostatnich dniach także informacja o tej pożyczce, którą ma udzielać KOWR, ale raptem to jest 10 milionów. Ja myślałem, że to jest przejęzyczenie. Czy to są takie właśnie środki? Nie, to jest ruszenie pewnego mechanizmu, który potencjalnie w ustawie o KOWR-ze był, tylko że go nikt do tej pory nie wykorzystywał. KOWR może udzielać pożyczek dla rolników, umówmy się, bardzo nisko oprocentowanych pożyczek, bo w stosunku do kredytów komercyjnych to jest oprocentowanie poniżej 3%, to jest dobre oprocentowanie. I na początek jest 10 milionów po to, żeby to przetestować, sprawdzić, czy to ilu rolników będzie tym zainteresowanych. Kwota do 500 tysięcy złotych na gospodarstwo, to i dużo, i mało dla mniejszego gospodarstwa, kwota ogromna, dla dużych pewnie nie za bardzo. Na wszystkie inwestycje, czy to jest produkcja roślinna, czy zwierzęca, czy bardzo mi zależy, że też przetwórstwo, bo skoro zachęcam rolników zarówno do tego przetwórstwa na poziomie gospodarstwa nie za dużego, czyli rolniczy handel detaliczny, ale również tworzenia MOL-ów, czyli zakładów o produkcji małej, ograniczonej i lokalnej. Do tej pory to była droga przez mękę. Stworzenie MOL-a to było, o Boże i Panie, ci, którzy nawet to przebrnęli, to potem gorzko żałowali. Zgody weterynarzy, powiatowego inspektora, dość skomplikowana potem część informacyjna. Ale jeżeli zainteresowanie tą pożyczką będzie, to rozumiem, że się pojawią kolejne środki. Środki się pojawią, bo przecież budżet jest prawie, że końcówka roku. Przyszły rok to jest nowy budżet KOWR-u, ale ja chcę jeszcze inny mechanizm zastosować. KOWR oczywiście będzie również uzyskiwał dochody zarówno z czynszów, z działalności spółek strategicznych. I budżet państwa tego nie skonsumuje? Nie, to zostaje w KOWR-ze. Również będzie ziemia przeznaczona na przykład na program mieszkalnictwa Mieszkanie Plus. Są decyzje o tym, że to nie będzie przekazywane za darmo, tylko będzie pieniądze za to będą trafiały do KOWR-u. Ja nie chcę, żeby te pieniądze były przejedzone.